Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie, jestem Marta, jesteś na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj zapraszam was na temat torby do szpitala. Pytałyście, ja zrobiłam research, przygotowałam te wszystkie rzeczy, które będę potrzebowała. Potem jak już cała rzecz się wydarzy, to zrobimy takie podsumowanie, czy wszystko, aby na pewno było potrzebne, co przydało się bardziej, a czego pewnie zapomniałam. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Pierwsza rzecz, na jaką zwracam wam uwagę, to są moje przygotowania razem z wami, też trochę zaplanowane, ponieważ i na Instagramie, i tutaj na YouTubie pytałam was o wasze doświadczenia, jak to wyglądało w waszych przypadkach i bardzo mi pomogłyście, także za to mega, mega dziękuję. Druga rzecz, to warto sprawdzić sobie listę, którą daje wasz szpital, w którym zdecydowałyście się rodzić. Tam warto sprawdzić sobie, zobaczyć, jak to wygląda i to też wam ułatwi pakowanie całej walizki. Generalnie całość tego pakunku, który ze sobą będziemy zabierać, dzieli się na dwie części, czyli część dla mamy i część dla maleństwa, które się pojawi. Część z was pisała mi, żeby zapakować dwie walizki, żeby to tam nie grzebać między jedną a drugą, że łatwiej będzie położnej wytłumaczyć, gdy nie będzie takie mobilne, będzie po prostu prościej. Natomiast no nie wydaje mi się, że to byłby dobry sposób, aby wozić za sobą dwie walizki na kółkach. Wydaje mi się, że to mogłoby być dość bardzo uciążliwe i dla mnie, i dla położnej, i dla Krzycha. Z całymi takimi to bołami jak na tydzień wakacji, to nie do końca wydaje mi się, że jest dla mnie. Wolałabym zmniejszyć ilość tych rzeczy zabieranych i jeżeli już, to dołożyć drugą taką mniejszą torbę, którą możemy zawiesić na walizkę. Ona fajnie by była, żeby była zapinana po prostu, żeby nic się z nim nie wysypało. Moja walizka dzieli się na takie dwie części i wstępnie chciałam ją po prostu podzielić na część dla maleństwa i dla mnie. Zobaczcie, jak to wygląda, pokażę wam tutaj. Pierwsza część, która miałaby być dla mnie, a druga jest oddzielona zamkiem, więc tutaj po drugiej stronie mogę mieć wszystko dla malucha. I tak sobie to wstępnie zaplanowałam, czy to będzie dobre rozwiązanie, no to się okaże. Jeżeli nie zmieszczę się aktualnie dzisiaj, to wtedy będę mieć nad tą dodatkową torbą, którą po prostu zawieszę tutaj na rączkę walizki, gdy ją po prostu już zapakuję. W ten sposób dołożymy całość na górę. Ja już mam tutaj przygotowane dwie kubki. Pierwsza to kubka dla Mikołaja, a druga jest przygotowana dla mnie, stricte do szpitala. Oprócz tych dwóch kubek, które tutaj mamy, musicie sobie jeszcze przygotować ubranie, które weźmiecie ze sobą do szpitala w nagłym wypadku, żeby tego nie szukać po szafkach, nie zastanawiać się, tylko mieć skompletowane, załóżmy, leginsy, bluzkę jakąś, na to jakąś kurtkę, sweter, bo nie wiadomo, czy złapie nas w noc czy w dzień, więc tutaj musicie to już mieć, żeby Krzyś... jakbyście wszyscy mieli Krzysię, żeby wasza osoba, która z wami jedzie, czy to mąż, czy facet, czy mama, czy siostra, żeby mógł wam, czy mogła przynieść, od razu ubieracie się i jedziecie bez stresu i bez niepotrzebnych nerw. Zacznijmy od części dla mamy. Pierwsza rzecz, którą mamy, to ręczniki. Ja tutaj mam dwa ręczniki, jeden taki duży, kąpielowy, drugi po prostu mniejszy. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, to koszule do karmienia i do porodu. Generalnie zaleca się mieć trzy koszule, ze względu na to, że jedna z nich jest do porodu. Ona powinna być taka krótsza, raczej ciemna, ponieważ może być tak, że pójdzie ona po prostu do wyrzucenia, po porodzie nie będzie się do niczego nadawała, oraz dwie dodatkowe koszule. Ważne, aby te koszule były do karmienia, czyli żeby miały przewidziane miejsce, nie takie zwykłe, wiecie, ewentualnie z takim szerokim dekoltem, ale jeżeli kupujemy koszule już do karmienia, to one mają albo zameczek, który nam ułatwi całe karmienie, albo to jak w tym przypadku możemy sobie ją jakby otworzyć. Więc te trzy koszule zawsze, z tego co patrzyłam po różnych szpitalach, zawsze są wymagane właśnie te trzy sztuki. No i lepiej, żeby one były takie po prostu luźniejsze, to po pierwsze. Nie kupujcie jakiegoś specjalnie małego rozmiaru, co by to ładnie wyglądało. Ja też się na początku tak chciałam, żeby chociaż trochę lepiej się poczuć, po czym stwierdziłam, że im wyżej jestem w ciąży, tym lepsza jest wygoda, a mniej liczy się wygląd. I tak wydaje mi się, że w tym szpitalu będzie, że warto, aby było wam przede wszystkim po prostu wygodnie, bo już i tak będzie tyle mało wygodnych i fajnych spraw. Następna rzecz to staniki do karmienia i tutaj warto przygotować się na dwie sztuki. Ja mam zwykłe, po prostu czarne, wyglądają one tak i warto przewidzieć sobie staniki stricte do karmienia. Ustawiłam na takie totalnie miękkie, bez żadnych fiszbin, bez żadnych udziwnień, bez żadnych koronek, całkowicie gładkie, żeby nic nigdzie nie uwierało, żeby nic nigdzie nie drapało i nie denerwowało. I mam tutaj dwa rozmiary, i M, i L, zobaczę po prostu, który będzie wygodniejszy na dany moment. Z takich rzeczy jeszcze ubraniowych, muszę się rozhuśtać.
mam. Zoha. Szlafrok. Z racji, że mój termin wypada jeszcze w miesiącach takich dość ciepłych, to postawiam na taki bardziej delikatny szlafrok. Jeżeli jest to zima, no to możemy wziąć ze sobą jakiś grubszy. Do tego pisało w kilku miejscach, aby zabrać ze sobą jedną parę takich grubszych skarpet, więc mam w razie czego, one dużo nie zajmą, a niech będą, gdyby miały się przydać. Klapki. I tutaj warto zwrócić uwagę, aby te klapki nie miały żadnych jakichś takich elementów materiałowych. Tylko najlepiej wziąć sobie takie klapki, pod prysznic po prostu, żeby nam mogły służyć i do chodzenia po szpitalu i pod prysznic. Pamiętajcie, że ze szpitala, gdy przynosimy wszystkie rzeczy, one wszystkie pójdą do prania. Warto zwrócić uwagę na to, żeby nie brać jakichś ekskluzywnych, drogich rzeczy, tylko po prostu takie, które ewentualnie mogą iść do zniszczenia bądź wyprania w wysokiej temperaturze. I ja te klapki od razu będę przewoziła w takim woreczku, żeby potem móc sobie je zamknąć. Kolejną ważną rzeczą, której wymaga również szpital i dla waszej wygody, są to takie majtki poporodowe. Ja mam tutaj siateczkowe i można też zwykłe takie bawełniane, wielkie babciny majty wziąć, kupić, ale wydaje mi się, że takie poporodowe są wygodniejsze, to po pierwsze. Po drugie, tutaj istnieją dwa różne rodzaje. Pierwsze to są takie z siateczki, które ja wybrałam, a drugie są po prostu gładkie. I teraz kwestia jest taka, że zarówno i w przypadku cesarskiego cięcia, i w przypadku porodu naturalnego będziemy takie majty potrzebować razem z wkładami poporodowymi. W przypadku cesarskiego cięcia mamy szwy. I część z was mówiła, że te szwy mogą się zaplątywać do tej siateczki i może to być mało komfortowe i przyjemne. I tak, przyznaję rację, może tak być. Czy tak będzie, nie wiem. Dam wam znać. Ja jeszcze kupię po prostu zwykłe takie gładkie i po prostu będę miała szerszy pogląd po całym porodzie. Druga rzecz to właśnie te podkłady poporodowe. Tutaj moje zaskoczenie, bo ja myślałam, że takie podkłady są potrzebne tylko i wyłącznie w przypadku naturalnego porodu. Okazuje się, że nie. Że zarówno w przypadku cesarskiego cięcia, jak porodu naturalnego będziemy takie podkłady potrzebować, ponieważ jeszcze gdzieś tam coś będzie, że tak powiem, z nas schodzić. Nieważne na jaki poród się nastawiacie, to generalnie musicie mieć całość przygotowaną. To z takich rzeczy bardziej już poporodowych. I teraz przejdziemy do rzeczy kosmetycznych, które musimy mieć ze sobą. Ja tutaj postawiłam na takie miniaturki kosmetyków, ale nie kupowałam, wiecie, takich mini żeli pod prysznic, bo to jest bardzo drogie. I stwierdziłam, że zdecydowanie taniej wychodzą takie małe pojemniki, pudełeczka, które ja mam, bo zawsze bierzemy je po prostu, jedziemy w jakąś taką podróż dwudniową albo weekendową i do takich pudełeczek przelać wszystkie potrzebne produkty. I tutaj mam na przykład żel pod prysznic, mamy balsam, bo też może być nam potrzebny. Warto wziąć sobie tutaj jakiś taki balsam, który będzie i do twarzy, i do rąk, i do ciała. Nie brać 6 różnych buteleczek. Może się przydać, nie musi się przydać, więc takie coś też mam. Mamy tutaj szampon do włosów, odżywkę, płyn do demakijażu, ale wzięłam, oprócz zwykłego szamponu, wzięłam pod uwagę, że mogę nie do końca mieć siłę te włosy sobie myć. Więc mam tutaj również suchy szampon, żeby po prostu te włosy odświeżyć i czuć się po prostu ze sobą lepiej. Suszarek, tego typu rzeczy nie brałam, bo stwierdziłam, że i tak nie będę miała na to ani siły, ani ochoty, ani chęci. Jedyne co mam, to tutaj dużą pastę do zębów, bo tego nie miałam jak schować. No i wewnątrz tej torebki mamy oczywiście jeszcze waciki do demakijażu, mamy szczotkę do włosów, szczoteczka, chusteczki do higieny intymnej, żeby po prostu się przetrzeć, gdyby co mieć blisko siebie. Gumki do włosów, jakieś spinki, które też mogą wam się przydać. Wzięłam również perfumy. Jedna sprawa, warto mieć jeszcze jedną taką kosmetyczkę małą, gdybyście miały ochotę, ona nie musi się generalnie przydać, bo bardzo możliwe, że nie będziecie miały ani chęci, ani czasu, ani głowy do malowania się, do malowania rzęs. Warto ją mieć, taką małą, awaryjną kosmetyczkę, gdyby co, gdyby miało wam to poprawić nastrój. Mamy tutaj jeszcze oczywiście ładowarkę do telefonu i od razu sobie ją spakujcie do walizki, niech ona czeka, bo na pewno nie będziecie miały głowy, gdy pojedziecie nagle do szpitala i za 100% zapomnicie. Ja tutaj mam taką ładowarkę z kablem bardzo długim i wody mineralne, żeby ze sobą też mieć. Ja mam tutaj takie najzwyklejsze butelki z wodą. Można też wziąć na przykład butelkę z wkładem filtrującym, żeby nie zabierać, załóżmy, takiej butelki ciężkiej, tylko móc w szpitalu tą wodę przefiltrować, nalać z kranu i mieć gotową. Jeszcze ostatnia rzecz, czyli wkładki laktacyjne do stanika. Też mam tutaj całe opakowanie, nie otwierałam go, nie wyjmowałam, biorę całe, totalnie nie mam pojęcia, ile będzie tego potrzebne, więc całość wyląduje w walizce. Na tym kończy się wyprawka, że tak powiem, dla mamy. Teraz
teraz przejdziemy do wyprawki dla maleństwa. Teraz czas na część dla malucha i tutaj też musicie sprawdzić, zobaczyć, co tam szpital daje, bo na przykład jeden szpital udostępnia pieluchy, w innym musicie sobie je zabrać. Ja wychodzę z założenia lepiej nosić niż się prosić, więc wszystko tam mam ze sobą w razie czego i już wam pokazuję, jak to tutaj wygląda. Pierwsza rzecz to oczywiście pieluchy, o których wam mówiłam. Ja tutaj mam pieluchy jedynki, tak też poleciła mi położna, więc słucham jej tutaj i one lądują do walizki. Powiedziała mi, że jedna paczka zupełnie wystarczy, gdyby miało braknąć, to po prostu Krzyś mi dowiezie. W razie czego biorę taki jeden podkład dla dziecka. To też prawdopodobnie nie będzie potrzebne, natomiast stwierdziłam, że taki podkład, żeby podłożyć pod malucha, gdy, nie wiem, coś się wydarzy i będę go potrzebowała, będzie po prostu ze mną, a nie zajmuje to zbyt dużo miejsca. Chusteczki. Ja tutaj mam chusteczki takie na bazie wody i w szkole rodzenia powiedziano nam, żeby tych chusteczek wziąć sobie trochę więcej. Ze względu na to, że czasami jest tak, że jest natłok dzieciaków, które urodziły się w podobnym czasie i położne po prostu się nie wyrabiają, chociażby z kąpaniem maleństwa i tak dalej, i tak dalej, więc takimi chusteczkami zawsze możemy przetrzeć młodego, młodą i sobie po prostu poradzić. Więc ja tutaj mam dwie, może wezmę trzy paczki, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mam tutaj jeszcze kompresy jałowe do przecierania oczek czy pępuszka. Prawdopodobnie również to nie będzie potrzebne, ponieważ w szpitalu takie rzeczy są, ale gdybyśmy miały potrzebę doraźnego zastosowania i nie chciałoby nam się czekać na położną bądź kogoś wołać, to już będzie to po prostu w walizce. Mam tutaj również jedną butelkę plastikową, zwykłą. Nie będę brała tego więcej. Wiadomo, że ciężko w szpitalu to wyparzyć, wiecie, wysterylizować, tak jak to teraz się robi w domu. Natomiast taką jedną butelkę w razie czego wzięłam, gdyby była potrzebna, to też w niektórych listach było, w innych nie było, ale tak jak mówię, wychodzę z zasady, którą powiedziałam na samym początku. I tutaj mam drugą kosmetyczkę, która jest dla Mikołaja przewidziana. Już wam pokazuję, co mam tutaj w środku. Pierwsza rzecz, to tutaj mam nożyczki, cały taki zestaw, również w woreczku zapakowany, bo te woreczki mogą się po prostu przydać nam potem, żeby się spakować. I mamy tutaj cążki, całość po prostu wypakowana z zestawu, która jest. Nie wiem, czy będzie potrzebna, natomiast wolę ze sobą ją zabrać. Mam tutaj mniejsze opakowanie soli fizjologicznej do przecierania czy oczek, czy pępka, czy uszu. Zawsze ta sól fizjologiczna powinna być. Mamy tutaj osłonki na sutki. Mamy tutaj również takie woreczki na zużyte pieluchy, żeby sobie to zamknąć, więc też takie coś ze sobą zabrałam. Maść, zasypka i smoczek, w razie czego. I to wszystko jest tutaj w środku wpakowane jako rzeczy, które mogą się młodemu przydać. I ostatnia kwestia, czyli kwestia ubranek. W szpitalu, w którym ja mam rodzić, te ubranka są dawane szpitalne, że dziecko jest ubierane w ich ubranka. Na życzenie mamy te ubranka, można sobie zabrać, w razie czego, w razie gdyby. Ja stwierdziłam, że będę miała je ze sobą, gdyby były potrzebne. I jeżeli chodzi o zestaw tych ubranek i wielkość, no to tak, po pierwsze ja dałam sobie tutaj przestrzał wielkościowy, wzięłam sobie raczej rozmiar 56-62, pomieszane po prostu, bo nie wiem, jakiej wielkości będzie maluch. Przy ostatnim USG, gdy wszystko pójdzie planowo, prawdopodobnie będziemy wiedzieć, jakiej wielkości urodzi się dziecko, ale z tego, co mi mówiłyście, jest to takie dość, że tak powiem, chybotliwe. I wersja ostateczna wychodzi, gdy dziecko dostajemy już tak na ręce i może tutaj się ta wielkość tak czy siak różnić. Natomiast pokazuję wam, co tutaj mam. Mamy tutaj bodziaki z długim rękawem sztuk 3. Ja tutaj sobie wzięłam rozmiar 62, żeby w razie czego większy rozmiar jest lepszy, ze względu na to, że na pewno dziecko w niego wejdzie i po prostu najwyżej się w nim utopi, że będzie za duży i trzeba będzie to podciągać wszędzie. Natomiast z małym bodziakiem no nie za wiele zrobimy. Kolejna rzecz to bodziaki z krótkim rękawkiem. Ja tutaj mam takie zapinane z boku, również w ilości 3-4 sztuki. 3 sztuki na rozmiar, o w ten sposób. Mam tutaj również takie pajacyki. I tutaj też mamy 3-4 sztuki. Wszystkie pajacyki mam ze stópkami, żeby nie bawić się w kwestie zakładania skarpetek i tak dalej. I z tego, co mi mówiłyście, taki pajacyk jest najlepszym rozwiązaniem, bo gdy przychodzi położna bądź lekarz na obchód, bardzo szybko jesteśmy w stanie dziecko rozebrać, ubrać, a nie tysiące bluzeczek, spodeneczków i innych pierdłeczków. To wydaje mi się, że sprawdzi się najlepiej i tego wzięłam są najwięcej. Zobaczymy, czy to będzie wystarczająca ilość, czy nie będzie jeszcze coś czegoś potrzebować.
trakcie. Mamy tutaj jeszcze rękawiczki, nie drapki, mamy jeszcze skarpetki oraz jakąś czapeczkę i spodenki. Jeszcze z takich dodatkowych rzeczy dla malucha jakiś kocyk, otulacz bambusowy, pieluchy tetrowe. Ja wezmę tak 5-6 sztuk, wydaje mi się, że powinno wystarczyć, mam nadzieję. Chociaż w szpitalu, w którym rodzę, w ogóle nic nie pisali o pieluchach tetrowych i tego typu rzeczach. Często mówi się, aby wziąć rożek do szpitala, natomiast ja tego nie będę brała. W tych oddziałach jest dość ciepło, z tego co tam oglądałam inne dziewczyny, zazwyczaj brały ten rożek, on zajmuje pół walizki, a i tak go nie używały, więc wydaje mi się, że taki kocyk bądź otulacz bambusowy albo muślinowy w zupełności wystarczy. Gotowe. Teraz już jestem spokojna, zabezpieczona, wszystko jest wpakowane, nic tylko zabrać i w razie czego jechać, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie terminowo i walizka nie będzie potrzebna w nagłym przypadku, tylko w takim, który jest u nas zaplanowany. Oprócz tej walizki musicie jeszcze mieć przygotowane dokumenty, ostatnie badania, kartę ciąży, dowód osobisty i to sobie wszystko spakujcie w jeden jakąś folijkę, segregator i miejcie zawsze w torebce, żeby od tej pory już mieć to przy sobie. Warto tutaj wspomnieć, że karta ciąży powinna z Wami już podróżować jak dowód osobisty. Nawet gdy jedziecie na zakupy, tą kartę ciąży powinniście mieć ze sobą. Mnie oświecili w szkole rodzenia, więc przekazuję to i Wam. To jest taki dokument, gdy kobieta jest w ciąży, tak samo ważny jak dowód osobisty. Mam nadzieję, że Wam film się przydał, podobał. Koniecznie podzielcie się swoimi opiniami. Ja też podzielę się swoją opinią po porodzie, jak to będzie wyglądać, co ostatecznie było potrzebne, czego było za mało, a czego zapomniałam ewentualnie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!